Cześć, witam Was. To jest kolejny poradnik nasz, czyli ciekawkostki właśnie. I dzisiaj pokażę Wam, nie, w tym miejscu nie może być, jak zrobić właśnie o automatyczną, jak zrobić windę z repeaterów. Dobra, więc pierwsze co musimy mieć jest miejsce. Ja sobie to zrobię miejsce i zaraz do Was wracam. Okej, jak już sobie powiększyliśmy teren, zabierzmy się do roboty. Potrzebne tutaj nam, tutaj stawiamy dwa pistony. Co dalej? Potrzebne, a właśnie, potrzebne materiały, zapomniałem zupełnie o tym. Jest to redstone, repeatery i... Tak jak już mówiłem, potrzebne materiały to redstone, repeatery, materiał budulcowy oraz tłoki. Lepkie i te drugie. Co dalej? Ustawiamy je w ten sposób, tak jak ja. I tak na wysokość, na jaką ktoś, no na jaką sobie chcecie. Więc ja to już zrobię takie w miarę wysokie i zaraz do Was wracam. Dobrze, gdy mamy w miarę wielką tą windę, tą którą chcemy, przejdźmy do następnej rzeczy, czyli podłączania pierwszych pistonów. Robimy to w ten sposób, jak ja, czyli stawiamy tutaj repeater ustawiony na 0, czyli na maksymalną prędkość. Tutaj robimy. No i tak do samej góry, z obydwu stron, więc wracam do Was na chwilę, za chwilę ja sobie to zrobię, Wy też zróbcie z obydwu stron, no i zaraz się z Wami widzę. Kiedy zrobiliśmy z obydwu stron, czyli tu i tutaj, myślę, że się domyśliliście, że jeżeli tutaj jest wyżej, to jeden klocek wyżej po prostu trzeba dać. No i teraz zaczniemy sobie podłączać. A tu jest dobrze. Te tylnie repeatery. Więc robimy coś takiego. I w tym, który jest przy pistonie, ustawiamy na maksymalne spowolnienie. A ten drugi zostawiamy normalnie. I tak robimy z każdym aż do samej góry. O, tak. Trzy. Tu. Trzy. Tu. Trzy. I tak aż do samej góry. Jak skończę, to wrócę. Więc dobrze, kiedy skończyliśmy już ten cały system. Oj. Fly. Kiedy skończyliśmy cały system, już zrobiliśmy tutaj od góry do dołu. Zaczniemy robić. Sprawdzimy, czy to działa po prostu. Więc ciągniemy ten kabel z jednym klockiem przerwy, żeby się nie stykało z niczym innym, żeby się nie popsuło. I robimy na 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I raz, 2. I teraz dajemy i przyciskamy. Zobaczmy. No i działa wszystko ładnie. Teraz zróbmy drugą stronę. Dobrze widzimy, że działa. Teraz tutaj już sobie od razu połączymy, żeby nie zapomnieć. Musimy połączyć się z pierwszym pistonem. I teraz. No i teraz właśnie łączymy z tym dalszym. Oj, pomyliłem się. I tam tak samo się pomyliłem. Już nie łączy się tak jak ja. Tak o, łączymy. Musi być to taki jakby jeden klocek przerwy. Co dalej?
tutaj, w tym miejscu dokładnie tak jak to jest, dajemy repeater, który ustawiamy na 2, nie na maxa, tylko na 2. I tutaj dajemy repeater, który ustawiamy na nic, na największą szybkość, można powiedzieć. I teraz tak, połączmy sobie może ten system od góry, co jest już cięższą rzeczą, przy której musicie się dobrze skupić. O, źle to dałem, bo nie to tu, to tu. I tutaj dajemy repeater, dokładnie w tym miejscu, nigdzie indziej. I robimy coś takiego. Tu redstone, tu. I teraz robimy coś takiego. I tak, no, tak samo do samej góry, tylko jeszcze wam pokażę, bo nie do końca pokazałem, o co command. Tu, tak. I teraz, zamiast tak jak robiliśmy tu, teraz musimy zrobić tutaj i tutaj dać tego repeatera. No i teraz już bez problemów idziemy na górę, powtarzając ten sam schemat. Ja sobie to skończę z tej strony i zaczniemy robić z drugiej strony razem. No to już zrobiliśmy całe. Ja tutaj już zrobiłem. Sprawdzamy, czy wszystko działa. Aha, sorry, zapomniałem. Tutaj te repeatery przewodzące prąd muszą być na maksa. Ale tylko te. Na maksa, czyli na maksymalne spowolnienie. I zobaczmy sobie, czy z tej strony wszystko ładnie działa. Z tej strony ładnie wszystko działa. Teraz musimy coś zrobić z tej strony. Jest to bardzo podobne, jednak trochę się różni. Więc robimy tak samo jak tam. Tutaj redstone. I różnica jest tylko taka, że tutaj, że możemy dać właśnie tutaj ten repeater. Co bardzo nam skróci, bardzo nam ułatwi robotę. I tutaj znowu robimy i w ten właśnie sposób. Ja się zastanawiam, czy tamtego też tak nie mogliśmy zrobić, ale nie chciałem kombinować już przy was, więc zrobiłem tak, jak zrobiłem. Tu musimy zasłonić, żeby to się nie stykało. I teraz ustawiamy wszystko. O. Ustawiamy wszystkie na maksymalne spowolnienie. Okej. Ale już chyba było maks. I to jest chyba w zasadzie wszystko. Cały mechanizm. Zaraz sprawdzimy, czy on działa. Jak widzimy, pięknie nam wszystko działa. To na tyle. Myślę, że poradnik się podobał. Widzieliście, wszystko działa. Teraz wystarczy sobie to wszystko zabudować i zrobić jakieś inne wyjście stąd, na przykład wodne, bo innym sposobem stąd nie zejdziecie. No chyba, że chcecie skakać. Dobra, to na tyle. Cześć.